Mi się Małgorzata kojarzy nam się z literaturą wysoką. Dziełem jest dziełem wybitnym, ale też chyba ogromnym, jeśli nie wyzwaniem, to ogromną możliwością dla kompozytora, bo jest tutaj wiele kultur muzycznych do zagospodarowania, prawda? Jerozolima, Moskwa, światy Wolanda i tak dalej, i tak dalej. Jakimi inspiracjami, myśleniem muzycznym kierował się Pan przy tworzeniu tych pejzaży muzycznych, bo na pewno one są zróżnicowane? Mam nadzieję, że te pejzaże muzyczne będą zróżnicowane, choć kilka z nich, by zróżnicować, nie trzeba było się specjalnie zastanawiać, ponieważ folklor Moskwy lat 30. jest folklorem tak rozpoznawalnym, tak prostym w języku, a rezygnować z niego byłoby moim zdaniem dużą nieroztropnością. No cóż... Jerozolima też jakby nasuwa, prawda? Mniej, bo ja nie miałem przyjemności, może ktoś miał, słuchania muzyki przed 2000 lat, jaką w Jerozolimie uprawiano, czy wedle mojej wiedzy nie zachowało się żadne nagrania ani taśmy z tamtego okresu. A słyszał Pan, że Gardzienicy zrekonstruowały dawną muzykę choralną grecką? Tak, Gardzienice robią dużo różnych rzeczy i chwała im za to. Niemniej, nie, tutaj żadnej inspiracji muzykologicznej czy archeologicznej nie było. A mówiąc troszkę bardziej poważnie, rzeczywiście wielkim wyzwaniem i fantastyczną dla kompozytora prowokacją są te trzy, jeżeli tylko trzy, bo no tak, to bardzo ogólnie, tak. Dalej na pewno można by dogrzewać się ich więcej. Te trzy tak różne światy, czyli folklor ulicy, czy nawet idźmy dalej, kabaret, bo to po co Pan przyjechał do Moskwy, to jest teatrzyk czarnej magii. No jest ta monumentalna Jerozolima, gdzie padają istotne pytania o życie i śmierć. I bal. No, i jest wszystko to, co się dzieje po za kreską, czyli w tym piątym wymiarze balu szatana. Ja tylko chcę dodać taki drobiazg, myślę, że to troszkę pomoże, nie będę mówił o muzyce, bo muzyki trzeba słuchać, a nie gadać o niej, że tym tytułem, Mistrzem Małgorzatą, pod innym tytułem jako spektaklu, ja debiutowałem w 1976 roku w Teatrze Stu w Krakowie. To był mój pierwszy ruch kompozytorski. Jasiński, tak? Nazywał, dokładnie tak. Spektakl się nazywał Pacjenci. Małgorzatę grała moja żona Olga. No i wtedy jako tam 22-letni jego... Ale kameralnie tam było troszkę, nie? Pamiętam. Bardzo niekameralnie. To był wielki namiot cyrkowy. Mieliśmy zaszczyt gościć na tym spektaklu Federico Felliniego w Rzymie. W związku z tym, jak widać, tradycja jest spora i ten tytuł towarzyszy mi przez to całe moje zawodowe życie. Ale fakt, że teraz dopiero jakby sięgamy po to, bo dla Janusza to też jest tytuł bardzo taki znaczący i ważny. Zobowiązujący w pewien sposób, tak? Ten fakt dowodzi tego, że do tej pory brakowało nam właściwego libretta. Na szczęście Juri Raszence, fantastyczny rosyjski poeta. Wcześniej współpracowaliście przy Romeo i Julii. Tak, ten projekt chyba nie został zrealizowany, ten włoski, tak? Jeśli ja dobrze absolutnie pamiętam. Pracowaliśmy przy Romeo i Julii, który zrobiliśmy w Petersburgu, pracowaliśmy wspólnie przy Policie, jako Pole Negri zrobiliśmy w Moskwie, a przede wszystkim robiliśmy wspólnie moskiewskie metro. Więc nasza przyjaźń z Jurijem trwa wiele, wiele lat i dzięki niemu dostaliśmy do ręki libretto, które po raz pierwszy niczego z Głuchakowa nie uroniło. Ponieważ wszystkie, jak Pan się orientuje w teatrze muzycznym, nie tylko polskim, dla mnie wszystkie dotąd inscenizacje i propozycje były wyborem, były postawieniem na coś, kosztem czegoś. Natomiast moim zdaniem ten koszt eliminacji jest niepotrzebny i za duży. Czyli jest i przeżywanie, i duszoscypacja nos, tak? Tak.
I na koniec zawsze chciałem zapytać kompozytorów, jak pracują z tekściarzami, z reżyserami i tak dalej, bo jest pan człowiekiem o niezwykłej energii. Jak pan prowadzi w zespół i w ogóle jak pan się prezentuje, mówi i tak dalej, tryska pan w tą w energię. Jestem jakby... bardzo spokojnym człowiekiem, to pan ma jakieś wyobrazki. No nie wiem, jak widzę pana z batutą, to widzę po prostu człowieka z niezwykłą energią. Sprawia pan wrażenie, że może pan napisać dużo, szybko i tak dalej, i tak dalej. Jak się pracowało z Poniedzielskim i jaki był udział reżysera? Taka kuchnia po prostu warsztatowa. Bardzo prosta. Szkoda, wielka szkoda w tym, że nasze spotkanie, takie spotkanie przerywane. Zawodowe, nie, zawodowe, artystyczne, że z panem Poniedzielskim spotkaliśmy się dopiero jako 60-latkowie już a nie wcześniej, ponieważ mamy moim zdaniem bardzo dużo wspólnego i pracuje nam się fantastycznie. Pracuje nam się naprawdę dobrze, mam nadzieję, że na tym tytule nie poprzestaniemy. Trzymamy kciuki, nie możemy się doczekać. Dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Wszystko dobre.